Halo, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Gamer, a to jest kolejny odcinek z Wiedźmina na moim kanale. I tak, dzisiaj sobie zaczniemy kolejny rozdział, ale no trzeba ich najpierw zacząć, bo się będę pierdzielił. Zwieje szybko i tyle. Czemu miałbym walczyć? Bo po co? Rozdział 5. Miłościwy panie, to szaleństwo. Nie powinieneś się narażać. Lepiej zaczekać na wsparcie. Bzdura, Velerat. To moje miasto, do cholery. Ja tu rządzę. I nie będę się krył po kątach. Miłościwy panie. Zamilcz. Wiesz, że raportami wywiadu można się podetrzeć. Muszę to zobaczyć na własne oczy. Zamach. Widzę. Nie ludzie atakują! Chronić króla! Za wolność! Sparle Duan! Napad na króla. To wielki mistrz! Hurra! Wróciłeś, królu. Mam nadzieję, że nie za późno. Twoje królestwo jest w potrzebie. Królowie nie spóźniają się nigdy. Połowa miasta stoi w płomieniach. Rynsztoki są pełne krwi. Nie czas na gry słowne, królu. Trzeba działać. Co proponujesz, Jakubie? Przekażesz mi dowództwo nad armią i dasz pełną swobodę działania. Nigdy po moim trupie! Było blisko. Zważ jednak, że następnym razem mogę nie zdążyć z pomocą. Wystarczy. Dość już widziałem. Velerat, chodźmy do zamku. Ciekawe, gdzie jest ten zamek. Co on tu robi? Wpadł. Ma talent do wpadania. Co mam z nim zrobić? Idzie z nami. Muszę z nim porozmawiać. Zamek. Jesteśmy w zamku króla Poltesta. Wiedźmin z Rivii. Panie, to dla mnie zaszczyt. Jak się pewnie domyślasz, nie kazałem cię tu sprowadzić z powodu jakiejś błahostki. Powiem krótko. Chcę, żebyś zdjął klątwę z mojej córki. Zebrałem ludzi, którzy mogą coś wnieść do sprawy. Devet był adiutantem królewny przez ostatnie pół roku, a Velerat zna Addę od dziecka, zresztą wiesz. Jest jeszcze piękna Triss Merigold. Wspomoże cię swoją rozległą wiedzą magiczną i kobiecą intuicją. Chcę, żebyś to dobrze przemyślał. Jeszcze wrócimy do tej sprawy. Przemyślę to, wasza wysokość. Tymczasem porozmawiajmy o innych, równie palących kwestiach. Zamieniam się w słuch. Otóż wyobraź sobie, Wiedźminie, że masz dom. Wracasz do niego z wyprawy na jakiegoś potwora. Kikimorę, dajmy na to. Kiedy docierasz w końcu na miejsce, zastajesz ogarnięty pożarem bordel, bo inaczej tego nazwać nie można. Wasza wysokość. Nie skończyłem. Mało tego. Osoby, które zostawiłeś na straży, zawiodły. Ktoś zdradził i próbuje cię wyrzucić z domu, siedziby twoich przodków. Nie wpadłbyś w gniew, Wiedźminie? Nie przelałbyś jeszcze trochę krwi? Masz całkowitą rację, panie. Nie ludzie powinni, a nawet muszą zapłacić za swoje zbrodnie. Zakon potrzebuje tylko twojego poparcia. Problem w tym, że bracia zakonni zapomnieli, gdzie ich miejsce. Spodobała im się władza. Chcą więcej. A do tego dopuścić nie mogą. No. Pozwoliłeś, by zakon urósł w siłę. Może trzeba wejść w układ z wielkim mistrzem.
A może lepiej ściąć wielkiego mistrza i jego zauszników? To by rozwiązało problem. Niestety, sprawa nie jest taka prosta. Zapewne masz rację, królu. Muszę się zająć ważnymi sprawami, które nie mogą dłużej czekać. Masz tu kilka tęgich głów do pomocy. Porozmawiaj z nimi, a uzyskasz pełniejszy obraz sytuacji. I nie zapomnij o mojej córce. Liczę na ciebie, Wiedźminie. Czica. Nie zapomnę, panie. Kiedy będę miał czas, służący wezwie cię do moich prywatnych komnat. Czyli co, znowu od nowa zamienili Addę w tą. W... Wystrzegę. Właśnie nią chciałem pokazać, bo od niej mogę zdobyć miecz. Na czapę, Wiedźmin... To nie mogłem być ja, pani. Nie, pani. Może coś po... W czym to pokrzywiłem? Podpadli królowi. No tak. Rozumiemy się świetnie. Za odpowiednią opłatą podejmę się roli posłańca. A, sepachwy! Z tego co wiem, moi kuzyni ukrywają się na bagnach w tamtejszych jaskiniach. Nazywają się Corbin, Busse i Ramrod. Zanieś im, proszę, po 300 orenów. Pozostaje kwestia mojej zapłaty. Każdy z moich kuzynów da ci pokwitowanie. Zanieś je potem do mego narzeczonego. Jean-Pierre jest kapitanem wojsk najemnych. On cię nagodzi. Znajdziesz go w starej wyźmie. Zagadajmy może akcami di błoto. Geralt, tak... A ja o ciebie. Jestem z ciebie dumny. Słyszałem, jak walczyłaś o Alwina. To prawda. W związku z tym król objął mnie opieką. Gdzie Alwin? Zniknął. Nie mam pojęcia, jak to się stało. Po prostu rozpłynął się w powietrzu. I to pomimo mojego amuletu. To niedobrze. Może się w tej chwili znajdować w dowolnym miejscu w czasie i przestrzeni. Miałam nadzieję, że amulet zablokuje jego zdolności. Oby nic mu się nie stało. Triss. Wiesz, dużo o nas... Ach, Geralt. Kocham cię i chcę z tobą być. Niezależnie od wszystkiego. Jedyne, co w tych parszywych czasach jest piękne, to właśnie miłość. Geralt... Mógłbym się zmienić, nie brać ryzykownych zleceń. Znaleźlibyśmy Alwina i zamieszkali razem. Mógłbym wybudować dom. Ładne marzenie. Własnoręcznie zbudowany dom. Ty hodowałbyś konie i owce, ja uprawiałabym ogródek, ważyła strawę i gręplowała wełnę. Za grosz uzyskany ze sprzedaży wełny i ziemiopłodów kupowalibyśmy to, co nam niezbędne. Dajmy na to miedziane sagany i żelazne grabie. Starzelibyśmy się pięknie i z godnością. A gdybym się nudziła, przygrywałbyś mi wieczorami na własnoręcznie zmajstrowanych dudach. Tak. Co, jak powszechnie wiadomo, jest najlepszym remedium na chandrę. Przepraszam, nie chciałam. Geralt, powiedz coś. Nie chcę cię stracić. Przecież mnie masz. Przetrwamy to razem. Kiedy skończy się to szaleństwo, będzie czas na marzenia. Triss. Ja ciebie też, Geralt. Zawsze. Aż do końca świata. O, jak słodko. Szkoda, że jeszcze musimy z nim pogadać. Trochę. Co sądzisz o tej sprawie za dół? Strzygą, Geralt. Teraz jest strzygą. Oboje wiemy, że klątwy i czary nie rzucają się same. Masz jakąś teorię? Wiele lat temu, kiedy zdjąłeś klątwę, przykazałeś, by królewna nosiła szafir z inkluzem. By w jej komnacie palono gałęzie jałowca, żarnowca i leszczyny. Ktoś podmienił szafir i dosypał jakiegoś świństwa do ognia. Tak. Wniosek narzuca się sam. Albo reaktywował klątwę po prostu. To musiał być ktoś z jej otoczenia. Co za problem. Ale to nie wszystko. Sprawca posiadał wiedzę tajemną, a to już nie jest proste. Może Velerat coś wie. Uważasz, że powinienem przyjąć zlecenie króla? Tak. Jestem tu w pewnym sensie więźniem politycznym. Mogłabym oczywiście użyć teleportacji, ale mam tu parę ważnych spraw do załatwienia. O jakie sprawy chodzi? Nie będę ci zawracać głowy moimi problemami. Jesteś zajęty zabijaniem mnie ludzi. To nie tak. Przepraszam, pacyfikowaniem, tak to się nazywa. Czy może likwidowaniem terrorystów? Dla mnie bez różnicy. Bywaj. Widocznie Triss się w ogóle to nie podoba, że jest tutaj po stronie zakonu. Masz jakieś podejrzenia, co się stało z Alwinem?
Szczerze mówiąc, nie podejrzewałam, że jest w stanie przebić się przez Dwimeryt. Niewielu czarodziejów to potrafi. Stąd wniosek, że posiada moc wystarczającą, by przenieść się w dowolne miejsce i czas. No dobra, bywaj. Bywaj. Do kogo jeszcze możemy zagadać? Do Velerada. Gera. Witaj, Velera. Widziałem, że rozmawiałeś z królem. Minę miałeś nie tęgą. Cóż, potrafię sobie wyobrazić kilka gorszych wariantów tej rozmowy. Geralt? Król powiedział mi o Addzie. Król powiedział mi o Addzie. Paskudna sprawa. Ale już wtedy, za pierwszym razem, ostrzegałeś nas, że to może wrócić. No i stało się. Myślisz, że drugi raz też uda ci się ją odczarować? Druga wersja. Zobaczymy. Widzę, że dokładnie pamiętasz tamte wydarzenia. Jakże mógłbym zapomnieć? Spędziłeś wówczas całą noc w starym dworzyszczu, gdzie strzyga miała swój sarkofag. Od zmierzchu do świtu. Nie wiem dokładnie, jak przebiegała walka, ale hałasu narobiliście, że pół miasta nie spało. Poszliśmy do dworzyszcza o świcie. Leżeliście w wielkiej kałuży krwi na podłodze koło sarkofagu. Ledwo żyłeś, ale królewnę odczarowałeś. Zdrajca Ostrid nie przeżył. Król był w niebo wzięty. A teraz? Dużo ludzi już zginęło? Ciężko stwierdzić, wiesz. Takie kurwa czasy, że trupów więcej niż much na gównie. Wiecie, gdzie strzyga przesypia dnie? Nie, ale widziano ją w starej Wyzimie. Zdaje się, że tam poluje. Odczarowywanie królewny to ryzykowna sprawa. Owszem, ale wiesz przecież, że król ma różne sposoby, żeby cię do tego nakłonić. Zobaczymy. Rób jak chcesz, Wiedźminie, ale pamiętaj, Foltest bardzo kocha swoją córkę. Tak, wiem. Geralt? Nie boisz się trochę, Velerat? Król wyglądał na wściekłego. Myślisz, że chodziło mu o mnie? Nie wiem, ale na twoim miejscu uważałbym na słowa. Wiesz, Geralt, stary już jestem. Całe życie spędziłem w służbie Temerii, nigdy nie ugałem. Nie mam zamiaru się zmieniać na starość. Jak mnie skażą, pójdę na szafot z podniesioną głową. No to tyle. Bywaj. Bywaj. Idziemy teraz do hrabiego? Do hrabi. Nieważne, do niego. Do Dyweta, o. Wiedźminie. Hrabio. Darujmy sobie tytuły i zapomnijmy o nieporozumieniach w imię spraw ważniejszych. Niech będzie. Wiedźminie. Król chce, abym znów odczarował Addę. Nic dziwnego, skoro już raz ci się udało, choć niemal przypłaciłeś to życiem. Pojawienie się strzygi jest gwoździem do trumny Foltesta. Ludzie gadają, że obraził bogów. Pamiętasz, skąd wzięła się królewna strzyga? No ja pamiętam. Pamiętam, ale nie dbam o to, co ludzie gadają. Interesuje mnie teraźniejszość. Pozbądź się strzygi i przestań filozofować. Szanse na zdjęcie klątwy są niewielkie. Owszem, może więc zainteresuje cię pewna plotka. Podobno wyznaczono dodatkową nagrodę za zabicie strzygi. Nie wiem czemu, ale mam dziwne przeczucie. Plotka nie głosi jak wysoką? 5000 Że on ma coś związanego z tym. Nie wiesz przypadkiem, ze strzygą, dlatego, że strasznie nie. Znowu, żebyśmy ją zabili. Jeśli jednak definitywnie rozwiążesz problem strzygi, król bez wątpienia zechce wysłuchać swojego wybawcy. Co masz na myśli? Na królewskim biurku leży świeżutki dekret o kasacji zakonu. Jeszcze nie podpisany. Gdybyś poprosił króla o przemyślenie tej pochopnej decyzji, twój przyjaciel Siegfried byłby bardzo wdzięczny. Dobra, przyszedł po nas ten koleś. Miłości, udam się tam. Niezwłocznie. No to idziemy, tak? To sprzeczne z etykietą. W trójce, gdzieś, o tutaj, tutaj stał ten. Tutaj powinno być biurko na środku. Nie ma, ale kiedy, ale w trójce stał tutaj zawsze ten, cesarz. Zagadajmy do króla. Wiedźmi, wasza wysokość? Rozmawiamy nieoficjalnie, więc daruj sobie tytuły. Miałeś czas do namysłu.
Teraz chcę wiedzieć, czy Addę można odczarować. Istnieje duża szansa. Czy klątwa mogła wrócić sama z siebie? Nie sądzę. Przypuszczam, że ktoś ponownie rzucił czar. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, czy Adda znowu będzie niedoro... Czy psychicznie będzie małą dziewczynką? Nie sądzę. Prawdopodobnie będzie pamiętać wszystko, co się wydarzyło, zanim została przemieniona. Nie sądzę. Istnieje szansa. Nie ułatwiasz mi tego, Geralt. Zatem postawię sprawę jasno. Zrobisz, co w twojej mocy, żeby ją odczarować. Jeśli uznasz, że przypadek jest beznadziejny, zabijesz królewnę. Nie będę cię za to ścigał. Już raz ci zaufałem i nie zawiodłeś mnie. Dziękuję, królu. Nie dziękuj, to nie koniec. Jeśli dowiesz się, kto rzucił czar, powiesz o tym mnie i nikomu innemu. Nie ma problemu. Jeszcze jedno, Wiedźminie. Jeśli ci się uda, będziesz mógł prosić o co zechcesz. Rzecz jasna w granicach rozsądku. Jeśli spieprzysz, moja córka bardzo cierpi. Twoi bliscy też będą cierpieć. Postawiłeś sprawę jasno, panie. To dobrze. Miłościwy panie, twoje królestwo toczy jeszcze jedna choroba. Co masz na myśli, Wiedźminie? Salamandra. Adda się z nimi zadawała. Głupia smarkula. Że też mnie tutaj nie było. Velerat powiedział, że mocno przerzedziłeś ich szeregi. To się chwali. Mam nadzieję, że nie zamierzasz spocząć na laurach i ostatecznie rozwiążesz ten problem. Dokładnie tak zrobię. I jeszcze ostatnia sprawa, Wiedźminie. Kazałem cię obserwować i dostałem raport o twoim życiu osobistym. Wasza wysokość. Czekaj, nie kieruje mną zdrożna ciekawość. Szpiedzy donieśli, że romansujesz z Marigold. I chcę mieć pewność, że nie kryje się za tym coś więcej. Chyba ty pierwszy. Striss łączy mnie silny związek emocjonalny. To wszystko i nikomu nic do tego. Nie unoś się. Wiesz, Wiedźminie, ja też kochałem matkę Addy. Addę. Nie dopuszczono jednak do ożenku. No, ale mam nadzieję, że wam ułoży się lepiej. Przynajmniej jako sterylny mutant nie zrobisz tej dziewczynie dziecka. Pozwolę. Jeśli będziesz chciał udać się do Wyzimy, porozmawiaj z moim szambelanem. Mnie zaś przez jakiś czas nie będzie w zamku. Gdybyś czegoś potrzebował, zwróć się do Velerada. Tak zrobię. Żegnam, królu. Jeszcze jedno. Słucham, królu. Sprawa jest poufna. Przyrzeknij, że słowa, które teraz padną, nie wyjdą poza ściany tej komnaty. Ciekawe. Będę milczał jako grób. Wywiad doniósł mi, że grywasz w pokerze. Owszem, grywam. Chodzi o to, że na dworze trudno znaleźć godnego przeciwnika. Boją się, że każe ich ściąć, czy co? Zagramy? No, problemu. Gramy, panie. Otaczają mnie głupcy. Troszkę. Rzucamy. Może porobimy króla. O kurde. Cztery czwórki. O, luj. Dobra, akceptujemy stawkę. Mamy cztery czwórki, to bym rzucił. Fakt trójka. Wygrałem. Następna runda. Jak porobimy króla, to mamy już misję, jeżeli nie, to... Mamy dwie pary. Jedną dwójkę. Kuźwa. Wyrównane troszkę. Dwie pary. To dwójkę na piątkę pasuje zamienić. Fuck. Nie no, ta runda już nie jest nasza. Król nasz na stówę porobi. Trójka, czwórka, szóstka. Fuck, jest to na runda. Dwie pary. Tak? Dwie pary i dwójka.
Dobra, rzucimy tą dwóję. To na taką piąteczkę zamienimy. Chciałem piątkę na szóstkę. Oj, obyż go. Królowi nic dobrego nie drobnęło. Drobnęło, poleciało. Wygraliśmy. Gra w kości zakończona jestem legendą pokera. Jej! Kotel. Zobaczmy za tym. Czekajcie na się. Wiedźmińskie tajemnice. Będzie się z Lazarem Javedem. Zobaczmy, że Triss jest miłością mojego życia. Smak zemsty. Muszę załatwić sprawę Salamandry na polecenie samego króla. Moje, które oczyszcza, może sprawić, czy zakonnicy nie zabijają cywilów. I wysokość strzyga. Co nie było to? Szambelan, sala tronowa. Dobra, to co? My wychodzimy. Z królem już nie pogadamy. Co on tu ma? Nic w sumie interesującego. To co, idziemy, poczekajcie. Dobra. Tak, daj mi do szambelanu. Słuchaj. Chciałbym wrócić do Wyzimy. Jesteście gotowi, panie? Tak, chcę ruszać niezwłocznie. Ciekawe, gdzie ten zamek jest. Chciałem, że w Wyzimie byłby. No widać, że Wiedźma... Ale się przestraszyłem. Widać, że Wiedźma w ogień stoi. No. Dobra. Tutaj jest ta... Biała Raila. Witaj ponownie, Wiedźminie. Wiedziałam, że prędzej czy później znowu się spotkamy. Witaj, Raila. Udało ci się odzyskać oddział? Tak. W nagrodę za tę elfią z Dzirę. Mówiłam ci, że ją dopadnę. Toruwiel. Dokładnie. Suka jej wina. Oddałam ją chłopcom z oddziału, a potem zawisła. Jeszcze nie widziałam, żeby ktoś tak zaciekle walczył o życie. Ostateczna decyzja. Przełomowy moment. Stać z boku, czy walczyć z nieludźmi. Wybrałem walkę. Koniec z neutralnością. Potyczka w wiosce była pierwszym z serii zwycięstw zakonu. Koniec powstania jest blisko. Oby cena nie okazała się zbyt wysoka. No tutaj widać konsekwencje naszych decyzji w poprzednim rozdziale. Iwin wpadł w szał. W szeregach elfów zapanował totalny chaos. Widzę, atakują bez ładu i składu. Spróbuj dotrzymać mi kroku. Idziemy do ratusza w centrum Starej Wyzimy. Zabiłam już 20 wiewiórek. Założę się, że w drodze do szpitala nie pobijesz mojego wyniku. Stoi. Mogę wiedzieć, jaki cel przyświeca tej wyprawie? Poza zabijaniem, oczywiście. Podobno jest tam Siegfried, ma dla mnie ważne rozkazy. Jesteś gotów? Jestem zawsze gotów. Powinienem iść dalej szukać jakichś wskazówek. Nie oszukuj. Liczą się tylko zabici, nie rani. Nie no, nie ten mieczek. Tutaj się już toczą jakieś walki. No patrz. No ej. Ty. Dobra. Pójdziesz do piachu. Boże. T-
tutaj nie pozbieramy, ale zbieramy te... Mogę pozbierać. Tutaj nic. Pozbierajmy te zwłoki, szczątki w sumie. Ponieważ tam będą te wiewiórcze ogony. Tutaj nie ma już. Tu też. Też. Tu już też nie ma. Zobaczmy na mapę. W tą stronę pasuje iść. Tędy i... Dobrze idę. Gdzie jest rynek? Brama na groble. Kuźnia. Stara studnia. Szpital polowy. Szpital polowy. Wyrwa w murze. Wieża kata. Nie jestem człowiekiem, jestem wiedźminem, mutantem, więc proszę mnie nie obrażać. Kurde. Dobra, robimy ich. No problem. Naście expa. Mają przynajmniej jakieś coś. Pieniądze mają, może alkohol jeszcze będą mieli, ale ten mocny. Nie. Mało damage'a strasznie zadaje. Ale ich porobiłem. Nie mogę się już doczekać walki. Dobra. Ile ja już mam tego? Tych ogonów 10, 13. Chodzi to. Może weźmy lepiej ten mieczek. My mieliśmy gdzieś? Załuki tutaj są jakieś. Grawier przy los. Cmentarz, z tego co widzę. A idź ty. W ogóle się nie potrafi bić z potworami. Jeszcze piźnijmy go. Porobiony. Pozbierajmy jeszcze. Zobaczmy jeszcze zadania. Aksamidi błoto nie będzie bolało. Pomnik, który oczyszcza. Szpital polowy, czyli mamy iść do szpitala polowego, mam rozumieć, tak? Pozbierajmy szczątki. Brzuchwa cmentara tam była. No po co się takie rzeczy zbierać, bo po prostu no... można się wzbogacić na tym, o. Dobra. Widzę szpitala, wchodzimy. Bo tu mieliśmy przyjść, mam rozumieć, tak? Biała Rayla. Coś mi się wydaje, że nie zabiłeś więcej długouchych niż ja. Wydawać ci się może. Liczy się jakość, a nie ilość. Tak sobie tłumacz.
Co tak na mnie patrzysz? Zastanawiam się nad pewną legendą. Słyszałeś o zbroi Kruka? Owszem. Gdzie znajdę płatnerza, który będzie w stanie zrobić wiedźmińską zbroję? Udaj się do płatnerza zakonu. Przebywa gdzieś w Starej Wyzimie. Jest naprawdę świetny w swoim fachu. Na pewno ci pomoże. Tak zrobię. Szani to istny anioł. Klę się na wieczny ogień. Jej ręce czynią cuda. Nie da się ukryć. Mocno dostałeś? To tylko draśnięcie. Szani powiedziała, że niebawem będę zdrów. Wygląda jak rana po... gigantycznym tasaku. Machał nim krasnoludzki rzeźnik Berserker. Było ciężko. Położył trzech braci, ale go dopadłem. Zygfrydzie, każde dziecko wie, że nie zaczyna się z krasnoludzkimi Berserkerami. Miałeś szczęście. Witaj, Wiedźminie. Widzę, że urządziłaś szpital. Zawsze byłeś bystry. Możemy chwilę porozmawiać? Pewnie nie zauważyłeś, ale mam ręce pełne roboty. Zresztą nie wiem, o czym mielibyśmy rozmawiać. Przecież nie jestem godna twojego zaufania. O czym mówisz? Jak to o czym? O Alwinie. Pokazałeś wystarczająco wyraźnie, kto jest godny wiedźmińskiego zaufania, a kto nie. Z kim można się od czasu do czasu przespać, a komu powierzyć dziecko. Ona nie rozumie niczego. Ale... nie chcę tego słuchać, muszę pomagać rannym. Mistrzu! Mistrzu, czy jesteś wiedźminem? Owszem. Owszem, co się stało? Mistrzu Geralcie, potworzyca ludzi morduje. Mówże wreszcie, co się stało? Strzyga pojawiła się przy wieży. Przysłano mnie, żebym wiedźmina sprowadził. Żołnierze rady nie dają, już pięciu ducha wyzionęło. Pomóżcie! O którą wieżę chodzi? O tę najwyższą. Wiewiórki ją podpaliły. Na pewno. Dobra, to idziemy. Strzyga to jest chyba, tak? Płomień, który oczyszcza. Zaktualizowało się zadanie. O Boże, idź pan. Zobaczmy. To zadanie, gdzie to jest? Jej wysokość strzyga. Czyli tędy jakbym przeszedł, to by było... to bym doszedł. Że tak powiem. Tutaj? Tak. To nie jest strzyga. Jakiś mutant. Na mutanty to jaki mieczyk? Ała! Rąbany! Może drugi miecz. No patrz, załapać nie może. No, z stalowym mieczem powinno się go opiec. Jakiś mutant, mam nowy poziom. Spoks. O, Kalkstein, witam. Nareszcie ten potwór nie żyje. Co tu robisz? Słyszałem, że żołnierze walczą ze strzygą, więc przybiegłem zobaczyć sławną, wyzimską strzygę królewna. Co prawda to nie strzyga, ale to też jest bardzo ciekawe. Kalkstein, nie podniecaj się za bardzo. Muszę zapłacić tym dobrym wojakom, żeby pozbierali kawałki ciała i zanieśli do mojego laboratorium, a później... Jezu, wyruchasz. Chwila. Skoro wiemy, że to nie strzyga, to co to było? Bo z pewnością nie karczmasz nosi beczka. To jest wynik połączenia alchemii, genetyki, biologii i czarnej magii. Już nie mogę się doczekać, żeby przyjrzeć się mu z bliska. Słowem, to mutant. Coś jak ty. Coś? Nie do końca, ale podobny. Mutacja przyspieszona jest czynnikiem magicznym i alchemicznym. Efekty uboczne praktycznie poza kontrolą. Na pewno jest diabelsko szybki i silny. Żeby powiedzieć więcej, muszę go trochę pokroić. Wiesz, skąd się tu wziął? Żołnierze mówili, że przyszedł od strony cmentarza na bagnach. Słuchaj, wziąłem ten zwój z myślą o strzydze, ale to coś jest lepszym łupem. Jeśli masz zamiar zabić strzygę, na podstawie tej recepty przyrządzisz potężny eliksir. Salamandra robi się coraz bardziej zuchwała.
Znaczy, tak, przyspieszone mutacje i eksperymenty na ludziach to paskudna sprawa. To wszystko przez wykradzione wiedźmińskie tajemnice. Przez wiele lat ich strzegliście i uniknęliście takiej pokusy. Moje gratulacje. No dobrze, ale co z prawdziwą strzygą? Skoro opowieść żołnierzy się nie sprawdziła, słyszałem plotki o wydarzeniach na bagnach. Jakie plotki? Streszczaj się. Ponoć pod starą kaplicą znaleziono czyjeś zwłoki. Jelita rozwłóczone na całą długość, odpowiednio 6,5 i... 1,5 metra. Dzięki. Pozbierajmy jego zwłoki. Mamy przepis na eliksir serce strzygi. Możemy pozbierać mutanta, widzę. No ale co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Zobaczmy, bo nam się zadanie zaktualizowało. Pani, która oczyszcza, mogę wrócić do szpitala i porozmawiać na spokojnie z Shani. Muszę wrócić do moich towarzyszy i zastanowić się, co dalej. A gdzie to mi odchodzi? To mi nie pokazuje, to zobaczmy. Pani, która oczyszcza, wskaże zadanie na mapie i idziemy zatem. Boże. Idziemy zatem do. Do Shani. Dobra. Jak poszło ze strzygą? To był fałszywy alarm. Jakiś mutant atakował żołnierzy. Potrzebujesz pomocy? Nie bardziej od innych pacjentów. Pozwól, że sama ocenię. Shani. Jesteś cały. Nie obawiasz się zakonników i elfów? Jedni i drudzy mogą uznać, że leczysz ich wrogów. Dla mnie to nie są wrogowie, tylko ranni. W tym szpitalu nie ma podziałów rasowych, ani politycznych. Zrozumiałam to pod Brenną. Rasti leczył naszych i Nilfgaardczyków. Zasłonił rannego własnym ciałem, kiedy przyszły elfy. Jeśli się tutaj pojawią, obym miała odwagę bronić pacjentów. Na pewno, Shani. Chociaż wolałbym, żebyś uciekła i nie próbowała się poświęcać. To miłe. Dlaczego mi to mówisz? Na Melitele, co to za dźwięki? Elfy. Widzę, że leczycie tutaj ludzi. Jakże to więc? Ranimy ludzi na ulicach, żeby umierali, a wy ich leczycie? Zauważam tu absolutny brak logiki i zgodności interesów. Precz stąd! Precz z mojego szpitala, morderco! Wynoś się na ulicę! Tam jest twoje miejsce wśród innych morderców! Pozabijajcie się nawzajem, jeśli wola, ale stąd precz! Shani, uważaj! Jaki agresor? Zabić Dwan. Dobrze, że mam w miarę mocny mieczyk. To tym grupowym to ja porobię kilku naraz. Dobra. Ok, że nie żyje, żyje. Mordercy chcieli zażynać rannych. Jak można tak nisko upaść? W mieście dzieją się gorsze rzeczy. Dziękuję, Geralt. W imieniu wszystkich pacjentów. No problemu. Nie ma sprawy. Muszę iść. Do zobaczenia, Shani. Bywaj, Geralt. Dobra, pozbierajmy, co mają. Może mają jakieś, nie wiem, alkohole mocne, to by na eliksiry się zdały. Szczątki, nope. Oreny są, więc jest ok. Zobaczmy, czy w ogóle coś na górze jest. Nie było mnie jeszcze na górze. Wody w sumie nie będę brać, bo sobie tylko eku zawalę, to też. Bredaństwo się przyda. Kto jest zarażony. Dobra. Chciałby gdzieś iść rozdać te oreny. No chodźcie tu, skurwysyny, poucinam wam jajca! Zaczekaj. Historia lubi się powtarzać.
ale tym razem utniemy ci nie tylko dłoń. Spróbuj, elfia szmato. Jestem biała Raila i nie boję się paru elfich sadystów. To agresywnie brzmiało w ogóle. Ależ ja to lubię! No co z tą uzdrowicielką z Coyotel? Następny krok będzie twoim ostatnim. Ja też umiem czarować. Dobra, już ich leczyć nie będzie. Porobieni. Poradziłabym sobie sama, ale dzięki. Drobiazg. Chodź, pogadamy sobie w bezpiecznym miejscu. Co fuk? Aha, ja mam jakiś broń. Miecz z elfich gór silny, coś takiego. Pośpiesz, że się. Drzwi do... Lubego centrum zakonu? Chyba tak. Ok. Czas ruszać na barykadę. Musimy się za wszelką cenę utrzymać do przybycia posiłków. Jeśli teraz się wycofamy, z Coyotel opanują niemal cały obszar Starej Wyzimy. Ruszajmy. Ruszajmy. Posmakuj zakonnej stali. Siegfried. Raila utknęła na barykadzie. Musimy jej pomóc. Ruszajmy. Zaatakujemy lewą flankę. Tak. Na nich! Nie sobie widzę razem bez nas. Ani kroku dalej, zrozumiano? Nic. Tak. Ok. Teren opanowany. Przebijamy się przez barykadę. Szybko porobiliśmy. Co potem? Musimy przebić się na drugą flankę, do Raili. Do Raili przed na drugą flankę. Mam pytanie, czy Art tu zadziała coś? Nie, ale wydaje mi się, że Art tutaj może w czymś pomóc. W przesunięciu jakich. O, to przesunę na stół. Tak. Idziemy dalej. Ja też lubię siedzieć w Mordor. Dobrze, kurwa, że jesteście. Mamy tu piekielny burdel. Na honor, nie idzie tak mówić, Gnienko. Zamknij się, rycerzyku. To ich ostatni bastion. Naprzód! Prowadź, panienko. Zykryt oczywiście. Jak zawsze zajebisty. Tędy przejdziemy, przejdziemy. Tak. Może napijmy się jaskółki. Bo ona się nam niewątpliwie przyda. Co? Kocham ten mierze z górze, on jest taki koksiarski, że to się w dupie nie mieści. Ich kroje, nieważne jaki styl, ale kroje ich jak upieprzony. Przyszedłeś tu po śmierć? No waszą. No pomocni naprawdę. Mocni wciór stali i patrzyli, jak zażynam tą babkę z łukiem. Dowódca komanda głowę stracił. No patrz.
Nie mogli nawet zaatakować. Piruecik. Dobra. Jesteśmy! Barykada jest nasza wiktoria! Rajla, czekaj! O! A to kto? Jejwi? Chyba tak. Gdzie ta druga szczała? Au. No tak trochę au. Była wspaniałą wojowniczką. Niech wieczny ogień świeci nad jej duszą. Nie zapomnę jej. To ogromna strata dla zakonu. Muszę powiadomić wielkiego mistrza. Ostatnio widziano go w okolicy cmentarza na bagnach. Też się tam wybieram. Ruszajmy bezzwłocznie. Co teraz, Wiedźminie? Zajmę się strzygą. Kurde. Podejrzewam, że gdzieś tutaj ma kryjówkę. Rozumiem. Nie wiem, czy będę mógł ci pomóc. W okolicy toczą się zacięte walki. Wielki mistrz miał osobiście dowodzić ofensywą. W każdej chwili mogą mnie wezwać. Nie przejmuj się, poradzę sobie. Odprowadzę cię przynajmniej kawałek. Bagna nie są bezpiecznym miejscem. W którą stronę? Stąd przyszliśmy, to tam. Widzę, że mamy tutaj Blazewigery na dzień dobry. Tam 70 damage, to na dwa strzały tu schodzi ścierwie. Co to są, archa spory? Tak. Karwa, jeszcze wszedłem w sam trójkącik, że tak powiem. Myślę, że to będzie jakiś efektowny strzał, a to tylko takie chciu nie ma. Płonąca róża! Wiedźminie, nic ci nie jest? Żyję. Nadeszliście w samą porę. Miałeś szczęście, że akurat byliśmy w pobliżu. Jestem Jakub de Aldersberg. Mistrz zakonu Płonącej Róży. Geralt z Rivi. Jak zauważyłeś, jestem Wiedźminem. Wiem, kim jesteś. I znam twoje poczynania z bardzo wiarygodnego źródła. Wyjaśnij, proszę. Ha, ha! Geralt z Rivi prosi o wyjaśnienia. Ten, który tak hojnie szafuje swoją życiową mądrością. Wybacz, że się nie śmieję. Nie z braku szacunku, po prostu nie załapałem żartu. Nie zamierzam nic tłumaczyć. W przeciwieństwie do ciebie jestem człowiekiem czynu. Zbiera mi się na śmiech, gdy wspominam twoje pseudofilozoficzne rozważania. Tylko czas, Wiedźminie, uczy nas czegokolwiek. Jedynie z perspektywy czasu można zrozumieć, co jest słuszne, kto jest człowiekiem, a kto potworem, jak rozpoznać zło i jak je pokonać. Nie mam ochoty na zgadywanki, więc albo zdradzisz mi przyczynę złości i rozgoryczenia, albo pożegnamy się. Dosyć chłodno. Wybacz mi, starzy ludzie bywają zgryźliwi. Wiedz, że czasami mówią mi o twoich dokonaniach. I choć nie wszystkie twoje czyny uznaję za słuszne,
Zawsze słucham o nich z niekłamanym zainteresowaniem. Czym sobie zasłużyłem na zainteresowanie wielkiego mistrza zakonu Płonącej Róży? Lubię wiedzieć, co dzieje się w Temerii. Dzięki temu mogę pojawić się we właściwym czasie i we właściwym miejscu. No właśnie. Dziękuję za pomoc. Chociaż nie jesteś człowiekiem, byłeś w potrzebie. Obowiązkiem każdego rycerza jest nieść pomoc potrzebującym. Jest to część naszego powołania. Brzmi pięknie. Wiesz, czym jest zakon? Zakon jest ideą, począwszy od podstaw. Skończywszy na rzeczach najważniejszych, takich jak cel, wizja, która nam przyświeca. Celem jest nowy świat, porządek, który nastanie po nadejściu białego zimna. Świat, w którym każdemu dane będzie według zasług, nie pochodzenia lub układów. Świat, w którym silniejszy pomaga słabszemu, a zbrodnie spotyka zasłużona kara. Świat jasnych zasad i ideałów. To właśnie jest zakon. Pewnie wiesz, że w nasze szeregi może wstąpić każdy, chłop, kupiec, nawet wiedźmin. Rycerze nie biorą zapłaty za oferowaną pomoc. Awans zależy od czynów. Rozumiem. To rzeczywiście ideał, o który warto walczyć. Zapamiętam twe słowa. Siegfried, dołącz do oddziału. Potrzebujemy twego silnego ramienia i zmysłu taktycznego. Tak jest. Nie będę was dłużej zatrzymywał, ale nie lubię zaciągać długów. Spłaciłeś swój dług. Nie rozumiem. Nie mamy więcej czasu, nic mi nie jesteś winien. Koniec odpoczynku. Formować szyk. Wyzima czeka. Bywaj. Śmierć! Idę do Wyzimy z... Bywaj. Dobra, zobaczmy na mapę. Kryptostrzygi, jaskinia uchodźców. Żeby też widzieć w starej Wyzimie, jaskinia druidów, jaskinia uchodźców. Dobra, to słuchajcie, ja bym sobie tutaj nie wiem, zakończył odcinek. Więc na dzisiejszy odcinek to by było na tyle. Pamiętajcie zostawić łapkę w górę, komentarz, subskrypcję, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Wpadnijcie na fanpage'a, do którego link macie w opisie. No i co? Na razie i siema!